28. Niedziela zwykła, Dzień Święty zwykły, Msza Święta. Chciałoby się powiedzieć zwykła, choć my właśnie szukamy ciągle jej tej niezwykłości. A powtarzam, kochani, odkryje Mszę Świętą ten, kto na co dzień żyje logiką Ewangelii, logiką daru, logiką zaufania. Jeśli ktoś żyje na co dzień logiką tego świata, Msza Święta będzie zawsze dla niego dziwna i trudna, będzie próbował ją upiększać, redukować w swoim umyśle tylko do przekazu pewnych treści. W tym tygodniu przeczytałem taką krótką uwagę o Mszy Świętej, która dała mi sporo do myślenia. Mam nadzieję, że i dla Państwa stanie się źródłem refleksji, że Msza Święta to jest coś najpiękniejszego po tej stronie nieba. To jest coś najpiękniejszego po tej naszej stronie nieba. Obyśmy to dzisiejszą niedzielę choć po trochu odkryli i tego doświadczyli. Czytanie z Księgi Mądrości. Modliłem się i dano mi zrozumienie. Przyzywałem i przyszedł na mnie duch mądrości. Przyniosłem ją i nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma wartość błota. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo nie zna snu blask od niej bijący. A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Żywe jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia ducha i ciała, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne. Przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do uczniów: jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na jego słowa. Lecz Jezus powtórzył i rzekł im: dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: u ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, mam nadzieję, że przez to moje częste powtarzanie tej prawdy już ją naprawdę przyswoiliście sobie, że celem życia duchowego jest poznanie prawdy o sobie, o świecie i o Bogu. To się dzieje jednocześnie. Nie można zakłamywać siebie, a znać prawdę o innych. Nie można zakłamywać siebie co do świata, znać prawdziwego Boga. To wszystko dzieje się razem.
integralnie, poznać prawdę. I do tej prawdy, mówiłem wam przed tygodniem, doprowadzają nas różne trudne sytuacje, konfliktowe sytuacje, sny, wydarzenia, Biblia, a w Biblii genialne pytania Pana Jezusa, Jego pytania. Te pytania są jak takie reflektory, które Pan Bóg tak na nas od czasu do czasu zaświeci, jak jakiś maszyna do prześwietleń rentgena, takie Boże USG. I dzisiaj stawia nam Pan Bóg pytania, dlaczego nazywasz mnie dobrym? W pierwszej chwili jest taki odruch, że w tym pytaniu dla nas nic nie ma, ale proszę mi wierzyć, jak każde pytanie Chrystusa skierowane do człowieka, i ono ma swoją głębię. Kochani, kiedy my mówimy po zjedzeniu obiadu, ta zupa była dobra, to co mówimy? Mi smakowała. Jeśli wychodzimy z kina i mówimy, ten film jest dobry, to co znaczy? Mi się podobał. Jeśli mówimy, mam dobrego przyjaciela, to co my mówimy? Takiego, który spełnia moje jakieś pragnienia i oczekiwania. Ale czy ta zupa była naprawdę dobra? Czy ten film jest dobry? Czy ten przyjaciel jest dobry? Się może w nocy okazać jeszcze, co do tej zupy. Państwo wiecie, że niektórzy jedzą coś, a drudzy mówią, matko, jak ty to możesz jeść? Ja pamiętam, jak ja przeszedłem do seminarium i myśmy się zjechali z różnych stron Polski, nie tylko z diecezji warszawskiej byli koledzy, ale z różnych stron Polski i z różnych tradycji gastronomiczno-spożywczych. Jeden bierzesz zupę mleczną i słodzi, a drugi naprzeciwko soli. I tak jeden sypie cukier, drugi sól. Jak ty to możesz jeść? Jezu, jak ty to możesz jeść? Która zupa jest dobra? Posolona, mleczna czy posłodzona? Który film jest dobry? Niektórzy się zachwycają. Ja nieraz obejrzę film w kinie, czy jestem zdruzgotany tym filmem. Przychodzę do domu, włączam komputer, patrzę, co ludzie piszą w opinii. A tu ludzie piszą genialny film. No jaki ten film jest? Dobry czy niedobry? Tak samo, kiedy ten człowiek... My po prostu, proszę Państwa, bardzo szybko sakralizujemy rzeczywistość, to znaczy ją, jakby to powiedzieć, rozciągamy, obiektywizujemy. My nie powinniśmy mówić, zupa jest dobra, mi smakuje, film jest dobry, mi się podobał, a czy on jest dobry, to jest moje subiektywne zdanie. Ten człowiek przyszedł i powiedział, nauczycielu, dobry do Jezusa. Co tak naprawdę chciał powiedzieć? Jesteś dobrym nauczycielem, to znaczy liczę, że ty zaspokoisz moje potrzeby, rozwiążesz mój problem, spełnisz jakieś moje oczekiwanie. I kiedy Jezus nie spełnił tego oczekiwania, tak jak on sobie to wyobrażał, już był nauczycielem niedobrym. Powtarzam, my szybko sakralizujemy swoje oceny. Ktoś pozna dziewczynę, no spędzają uroczy czas, no randki się nie mogą skończyć, te dyskusje, te rozmowy, te pieszczoty. I on do niej mówi, Aniu, Bóg mi ciebie zesłał. Bóg mi ciebie zesłał. Dziewczyno, moje życie z chwilą, kiedy cię poznałem, jest już inne. Ilu chłopaków tak mówi do dziewczyn, ile dziewczyn tak mówi do chłopaków. A rok po ślubie mówią, diabli mi ciebie nadali, no. Że ja cię wtedy musiałem spotkać, coś mnie podkusiło, komplemencików mi się zachciało. No tak jest, bardzo często weryfikujemy swoje oczekiwania. Czy ten nauczyciel był dobry, czy moja mama była dobra, czy babcia była dobra, czy to, że wygrałem w totka, to było dobre. Jezus więc właśnie pyta, co to znaczy, powiedz szczerze, co to znaczy, że jest, ty mówisz do mnie, że jestem dobry? Co ty mówisz, chcesz przez to powiedzieć, że ja jestem dobry? I mówi Jezus, nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Kochani, może tak być i często się zdarza, że każdy człowiek może zadziałać na moją szkodę. Mama, ojciec, ksiądz. Na początku może wydawać się dobry, mówimy fajny. A potem się może okazać, że jako ludzie zafundowaliśmy sobie jakieś zło. Jedna jest osoba na świecie, w zasadzie trzy osoby, które nam nigdy nie zafundują zła, to jest Bóg. On zawsze da nam dobro. A ludzie, trzeba uważać, co nam ludzie dają i co nam mówią. Nawet nasi najwięksi przyjaciele. Jezus, kiedy mówi do tego człowieka, nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg, wcale nie chce powiedzieć, że pomyliłeś się, mówiąc do mnie, nauczycielu dobry. Jezus nie chce się wycofać, że on jest niedobry. Przecież Jezus sam o sobie mówił. Ja jestem dobrym pasterzem. Jezus wiedział, że jest dobry. Bo tyle jest w nas dobra, ile jest w nas Boga. My tyle czynimy dobra drugiemu człowiekowi, ile go do Boga przyprowadzamy. Jeśli go do Boga od Boga odciągamy, namawiamy go do grzechu, prowokujemy, nawzajem się zakłamujemy, to nie jesteśmy dla siebie dobrzy. Kiedy dajemy drugiemu człowiekowi Boga, to dajemy mu prawdziwe dobro. I kiedy przyjmujemy od niego Boga, przyjmujemy od niego prawdziwe dobro. Proszę zwrócić uwagę na dzisiejsze pierwsze czytanie. Znajdujemy tam słowa, modliłem się
i dano mi zrozumienie. Wydawać by się mogło, że sukces modlitwa odnosi wtedy, kiedy my Pana Boga uda nam się jakoś przekonać i otrzymamy to, co chcieliśmy otrzymać na modlitwie, jeśli modlitwa jest błagalna. Modliłem się o zdrowie, dostałem zdrowie, czyli to była dobra modlitwa. Modliłem się o dom i dostałem dom, dobra modlitwa. A tutaj autor natchniony mówi, modliłem się i coś zrozumiałem. Kochani, nasze modlitwy, mówię o tym w kontekście tego, że ten człowiek przyszedł do Jezusa z modlitwą. Nauczycielu dobry, co mam zrobić, żeby uzyskać życie wieczne? Otóż nasze modlitwy bywają często pełne iluzji i oszustwa. My Pana Boga chcemy wciągnąć w nasze gry. Modlitwa, proszę Państwa, nie jest po to, żeby Boga przekonać. No Panie Boże, no weź, no daj mi to, no słuchaj, to mi się naprawdę opłaca, to naprawdę będzie dla mnie dobrze. No Panie Boże, no daj się przekonać. Nie, modlitwa nie jest po to, żeby Pana Boga przekonać. Modlitwa jest po to, żebyśmy się my zmienili. Modlitwa jest to stawanie wobec mądrości Pana Boga, wobec świata Pana Boga, wobec mentalności Boga, wobec tajemnicy Jego opatrzności. Ja Państwu dam taki przykład, który wymyśliłem. Może niezbyt realnie, ale no nie o to chodzi. Wyobraźmy sobie, że jest jakiś człowiek, który stoczył się na manowce i zerwał ze swoją matką kontakt już od wielu lat. Jest alkoholikiem, jakimś tam recydywistą, przestępcą. I jego kolegom zabrakło pieniędzy na wódkę. I on wpada na pomysł, pójdę do matki. Parę lat już u niej nie byłem, ale pójdę do matki. Starucha musi mieć jakieś pieniądze, to mi da. Wchodzi do matki i mówi, dawaj mi pieniądze na wódkę, bo ja się chcę napić z kolegami. Jesteś moją matką, to mi musisz dać. A ona mówi, synku, zobacz jak ja żyję. Popatrz na moje kości, popatrz na moje stawy, popatrz na moje mieszkanie, popatrz co mam w kuchni, ja głodem przymieram. Ale czekaj, twarz ci obmyję, bo widzę, że jesteś pokaleczony. Synku, siadaj, jeszcze jakąś zupę tu dla ciebie mam. I tak spędzają dzień, zaczynają wspominać dawne dzieje, kiedy było inaczej. I on się zmienia. Wychodzi i mówi, kurczę, ta matka jakoś mnie dotknęła mojego serca, ja już nie chcę na wódkę. Wlała we mnie jakąś nadzieję, że może być lepiej. Oto to jest modlitwa, proszę Państwa, w tej sytuacji. Ja przychodzę do Pana Boga z szeregiem moich żądań. Potrzebuję tego, tego, tego. I tak patrzę na Boga, patrzę na Chrystusa na krzyżu. Także warto się modlić, proszę Państwa, przed krzyżem, zanim powiemy, Panie Boże, zdrówka, pieniążków, fajnych ludzi, sympatycznych imprez, fajnego towarzystwa. I tak modlimy się przed tym Chrystusem przybitym do krzyża i mówimy, Panie Jezu, no i w ogóle tak żeby było super, luźno, żeby było. On przybity do krzyża, a mówimy, żeby było fajnie, żeby było przyjemnie, żeby było miło. Wielu ludzi, jeśli jest uczciwych, przyszłoby do Pana Jezusa z różnymi prośbami, popatrzyło na krzyż i się zawstydziło. To jest modlitwa, to jest wejście w Jego świat. Powtórzę raz jeszcze, modlitwa nie polega na tym, że my wciągamy Pana Boga w swoje różne gry. My się zmieniamy na modlitwie. Modliłem się i dano mi zrozumienie. Nie dano mi spełnienie moich pragnień, dano mi zrozumienie. Przyzywałem i przyszedł na mnie Duch Mądrości. Duch mądrości. Bóg często nie daje nam tego, co chcemy. Najczęściej nie daje nam ryby, daje nam wędkę. Przyszedł ten człowiek do Pana Boga i powiedział, nauczycielu dobry, co mam zrobić, aby otrzymać życie wieczne? Kochani, nieraz to mówiłem tutaj w kościele. Życie wieczne to nie jest to długie życie bez końca, jak się nam kojarzy, tylko życie wieczne to jest pełnia życia. Pełnia życia jest w Bogu, pełnia szczęścia. To jest coś dla nas niepojętego, pełnia życia Bożego. Natomiast ludzie posiadają życie w różnym stopniu. Też Państwu to często mówiłem. Można być kierownikiem banku, studiować, prowadzić relacje, być błyskotliwie inteligentnym, robić karierę i nie żyć. I nie żyć. Proszę zwrócić uwagę, mnie to uderzyło w te wakacje, co Bóg mówi do węża w Księdze Rodzaju. Będziesz pełzał po ziemi, będziesz jadł proch do końca Twego istnienia. Nie mówi życia. Bo w pewnym sensie w szatanie nie ma życia. Znaczy na pewno nie ma Bożego życia. Jest tylko istnienie, wegetacja. Będziesz jadł proch. Nie jestem specjalistą, ale wydaje mi się, że w prochu, w popiele nie ma żadnych wartości odżywczych. Tam nie ma nic. Tam nie ma nic. Nikt z Państwa nie próbował jeść w najgorszych sytuacjach prochu, popiołu. Bo tam nie ma nic. Tam nie ma żadnych życiodajnych pierwiastków. Będziesz jadł proch, będziesz pełzał po ziemi do końca Twego istnienia. I tego nam brakuje. Nam ciągle brakuje życia. I świat się specjalizuje w tej chwili w takich
substytutach życia, żeby trochę wystrzelić jak słomiany ogień przed telewizorem pod wpływem narkotyku czy jakiejś akcji erotycznej. Natomiast Jezus mówi mu o przykazaniach temu człowiekowi. Chcesz mieć życie wieczne? Chcesz mieć życie pełne? Zachowuj przykazania i mu je przypomina. Też to Państwu mówiłem, człowiek jest jedyną istotą na ziemi, która się może skrzywdzić. Kot się nie skrzywdzi, koń się nie skrzywdzi, pies się nie skrzywdzi. Człowiek się skrzywdzi. I dlatego człowiek dostał od Boga przykazania. Nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego. Mały kociak nożyczek do kontaktu nie włoży. Dzieciak włoży. Nawet małe zwierzęta mają intuicję, jakiś instynkt samozachowawczy. My go często gubimy, instynkt samozachowawczy. I dlatego dostaliśmy przykazania. Ale kiedy on mówi, że przykazania zachowywał Boże, to Jezus mówi, to nie koniec. Chcesz mieć życie wieczne? To, że zachowałeś przykazania, to bardzo dobrze. Zostaw wszystko, co masz i pójdź za mną. I tu się zaczyna życie wieczne. Kochani, byłem w tym roku na urlopie trochę w górach i teraz jako mężczyzna chciałbym Państwu powiedzieć, że zdobyłem Gerlach, może jeszcze nocą, bez butli tlenowej. Ale ja nie zdobyłem Gerlacha, tylko wjechałem wyciągiem na wielką krokiew za 4 złote, żeby zobaczyć to miejsce, skąd skacze Małysz. Tam zrobili taras widokowy od roku. No sympatyczne miejsce. Proszę Państwa, usiadłem sobie na tarasie widokowym z kawą w ręku i ludzie wjeżdżają tą kolejką, tym wyciągiem. Patrzą na tą wielką krokiew od góry i kobiety mówią, Jezu, za nic bym nie skoczyła. Tylko początek jest. Mówią niektóre, za nic bym nie skoczyła, za żadne skarby świata bym nie skoczyła, za Chiny bym nie skoczyła. Faceci wtedy patrzą na żonę z takim spolitowaniem, jak oni by skoczyli, ale my byśmy też nie skoczyli. Wygląda to rzeczywiście przerażająco. Ale Państwo wiecie, jak jest skonstruowana ta skocznia? Jest rozbieg pierw i są dwa rowki na narty. I narciarz, chcąc skoczyć, musi włożyć narty w te rowki. Teraz latem one są metalowe, zimą to tam będzie jakoś śnieg, ale są wyraźne rowki. Musi się skulić cały i w tych rowkach, pod te rowki go prowadzą, dojeżdża do progu i skacze. Otóż to jest symbol, proszę Państwa, chrześcijaństwa. Przykazania to są takie rowki. Rozpęd. Jeśli w ogóle chcesz żyć, musisz się rozpędzić. Zgodnie z przykazaniami. Nie kradnij, nie cudzołóż, czci ojca i matkę, dzień święty, abyś święcił. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Ale to nie jest skok jeszcze. Gdyby jakiś narciarz pojechał sobie po rowkach, dojechał do progu i się zatrzymał i wrócił, to byśmy powiedzieli, no dziadostwo, nie narciarz. Proszę Państwa, leci, dobiega do progu i nagle się prostuje jak strzała, wszystkie mięśnie wyciąga i leci. Już gorowki nie prowadzą. I w tym locie może nastąpić katastrofa. Państwo widzieliście nieraz, jak się tam wiatr uderzył, zachwiał się skoczek i strasznie było. Jeszcze różnica między Królestwem Bożym jest taka, że ci narciarze to lądują na śniegu, jak już po skoku, natomiast nas to łapie Pan Jezus i aniołowie. Tak stoją na dole tej skoczni, my tak ich w ich ramiona skaczemy. Ale co chcę powiedzieć? Proszę Państwa, chrześcijaństwo to jest skok ze skoczni i to mamuciej. Zostaw wszystko, co masz, i chodź za mną. Panie Jezu, błagam, chociaż laseczkę mi zostaw, żebym się czymś podpierał. Chociaż jakąś asekurację, mapę, błagam Cię. Jakiś GPS, telefon komórkowy, żebym zadzwonił do topru, gdy się coś stanie. Nie, skacz w ciemno. Zostaw wszystko, co masz i pójdź za mną. A on tylko myślał, że to będzie przedłużenie tych rowków, to poczucie bezpieczeństwa, że coś mnie poprowadzi w moim życiu duchowym. Jezus mówi, zaryzykuj, zaryzykuj. Kochani, wielkie nieporozumienie, które się wdarło w życie Kościoła i jeszcze trwa, to jest to, że wielu ludzi traktuje Kościół jako drogę, miejsce bezpieczeństwa, taki schron. Przychodzę do Kościoła po to, żeby się tu po ludzku dowartościować. U świętej Anny jest kto pierwszy, ten lepszy. Państwo sobie zajmujecie ławki, jak przychodzicie, kto przyjdzie wcześniej, ma miejsce siedzące. Ale Państwo wiecie, że 100-200 lat temu kolaska była dla dziedzica. Pan czy pani, prosty człowiek czy fizyczny robotnik musiał być na tył kościoła. Tu siedział dziedzic, jeszcze było nazwisko wypisane. Jeszcze teraz w kościołach są tabliczki poprzykręcane. Ta ławka należy do tego ofiarodawcy, bo on dał na kościół, to teraz tutaj jest lepszy. I były stalle, i tu siedzieli prawaci, tu siedzieli kanonicy, tu siedzieli ważniejsi, a tam siedzieli mniej ważni. I ludzie próbują się dzisiaj dowartościować. Ile to ja panów spotkałem, takich, którzy chyba kapitanem na okręcie swojej rodziny nie byli,
którzy mówili, proszę księdza, ja to baldachim nad kardynałem Chlądem nosiłem, a ja to 16 razy byłem na pielgrzymce na Jasną Górę, a moja mama znała, znaczy ciotka mojej mamy znajoma tej znajomej, to zna kardynała Wyszyńskiego i raz mi pod pogłówce mi raz pogłaskał. A teraz ludzie mówią, należę do tej wspólnoty, moim spowiednikiem jest ksiądz doktor habilitowany, ten co go w telewizji często pokazują. Chodzę do świętej Anny na mszę na 15. Nie tak jak to barachło po parafiach. Proszę Państwa, jeśli ktoś tu przychodzi w poczucie bezpieczeństwa, to się bardzo pomylił. Chyba, że jest dzieckiem jeszcze i raczkującym, to tak. Ale proszę mi wierzyć, to co my robimy, całe nasze ludzkie praca duchowa, to jest zjazd po tych rowkach, a potem to już tak. Zostaw wszystko, co masz. Ja Państwu mówiłem, chcesz mieć dziki zachód w chrześcijaństwie? Zacznij mówić prawdę. Chcesz mieć dziki zachód? Skasuj piracki system operacyjny w swoim komputerze. Wyskocz z rowków. Zrezygnuj z tego, czym się ochraniasz. Proszę Państwa, Pan Jezus, jak zaczął chodzić po Palestynie, po drogach Palestyny, to nie zarezerwował jakiejś groty czy jakiegoś szałasu i nie wywiesił tabliczki. Jezus Chrystus, usługi dla ludności, ogólne pocieszanie i dowartościowanie, czynne poniedziałek, piątek, 16-18. Tylko chodził i wyrywał ludzi z poczucia bezpieczeństwa. Marii Magdalenie zabrał prostytucję, ona się na tym oparła. Mateuszowi zabrał komorę celną, on na tym miał swoje całe oparcie. Piotrowi zabrał sieci, znaczy zabrał, doprowadził do rezygnacji. Oni wszyscy totalnie ryzykowali. Powtarzam, bardzo często jest to problem nas, księży. Czy ja poszedłem do kapłaństwa po to, żeby zaryzykować i skoczyć w dal, czy żeby poczuć się bezpiecznie? W kapłaństwie, w życiu zakonnym można się nieźle ustawić, proszę Państwa. Poczucie bezpieczeństwa. I dla Was też, w chrześcijaństwie się można nieźle ustawić. A Jezus mówi, skocz, zostaw wszystko, co masz. Zostaw wszystko, co masz. Jaka jest reakcja tego człowieka? Zasmucił się i spochmurniał. Dwa razy Pismo Święte mówi o jego smutnych uczuciach. Zasmucił się i spochmurniał. Mamy tu emocje, znane nam emocje. Wielu z nas jest pochmurnych i smutnych. Kochani, człowiek ma pełną władzę nad swoim rozumem. Może nie pełną, ale ogromną. Nad swoim myśleniem i dlatego może się oszukać. Każdy z nas może się nieprawdopodobnie oszukać. I Pan Bóg, żeby ratować człowieka, kiedy rozum jest zatkany w kłamstwem, daje mu rezerwowy kanał komunikacji do swojej tożsamości, uczucia. Uczuć się nie da zakłamać. No można je znieczulić, jak ktoś jest zdołowany, może wziąć marihuanę, jak ktoś jest zdołowany, może wypić wódkę, jak ktoś jest zdołowany, pójdzie do agencji towarzyskiej i mu się trochę może humor poprawi. Ale to wiecie, że to na długo nie działa. Smutek. Pan Bóg mówi, widzisz, rozum zatkałeś, ale przez uczucia ci mówię, coś z tobą jest nie tak. Ten człowiek nie próbował kręcić. Panie Jezu, no nie mogę teraz pójść za tobą, bo mam remanent, teraz wziąłem pożyczkę w banku, teraz mam zbiór. Zasmucił się i uczucia mu powiedziały, z tobą coś jest nie tak, jesteś zniewolony. Nie ty jesteś panem swoich dóbr, dobra są panem ciebie, stały się panem ciebie. Kochani, mówię wam to, nie ma uczuć dobrych i niedobrych. My nazywamy uczucia, miałem dobre uczucia, a w zeszłym tygodniu to miałem strasznie złe uczucia. Wszystkie uczucia są dobre, bo uczucia to jest jak dobry przyjaciel, który przychodzi do ciebie i mówi ci prawdę, co się z tobą dzieje. Dlatego nie likwidujmy ich. Niektórzy ludzie przychodzą do kościoła po dobre uczucia. Proszę księdza, no tak jestem smutny, niech ksiądz coś zrobi. Ja mówię, fikołka, czy jakiś kawał opowiedzieć. Uczucia trzeba czytać. Ja się zgodzę, że proszę Panią, możemy spróbować poczytać Pani uczucia. Mi się tak bardzo podoba to porównanie, kiedy przychodzimy do lekarza, mówimy, coś mi jest, ale nie wiem co. I co robi lekarz? Dotyka. I tak dotyka nas, dotyka i nagle, tu. Tak samo jest z uczuciami. Ktoś przychodzi i mówi, jestem smutny. Ja mówię, to ja będę mówił wyrazy, a ty szukaj, przy którym cię zaboli. Mama, tata, uroda. O Jezu, uroda. A, to tu. Że koleżanka właśnie za mąż w sobotę wyszła. Jest bardzo przystojna i ślicznie wyglądała w sukni ślubnej. No właśnie tu od tego ślubu się źle czuję. Tak, badajmy uczucia. Uczucia są zakodowane. I co jeszcze? Uczucia są głosem Boga, dlatego trzeba się modlić, żeby Bóg mi pomógł odnaleźć i odkryć swoje uczucia. On odszedł zasmucony i spochmurniał. Od razu było widać.
Biedak był przerażony, już od dawna był przerażony, żył w lęku i dlatego przyszedł do Chrystusa po jakąś radę. Jezus mówi te słowa znamienne, które my wszyscy i księża i wyświeccy musimy mocno przyjąć do serc. Pieniądze są tak niebezpieczne, bo pieniądze służą do leczenia uczuć. Proszę Państwa, my mamy dwa kłopoty. Kłopot, czego się boją kobiety najbardziej? Samotności. Wy się kobiety boicie samotności, a my faceci bezsilności. Najgorszy obciach facet, który nie może sobie poradzić z kołem, który pękł, z rodziną, która mu się rozsypuje. A wy kobiety, i my przy pomocy pieniędzy próbujemy to uleczyć. Kobieta jak ma pieniądze, będzie miała dużo znajomych, przyjaciół, psycholog jej będzie słuchał. Różni ludzi, których sobie lekarz jej będzie słuchał. Jak ma pieniądze, może pojechać do Ciechocinka, wziąć sobie 6 zabiegów dziennie, ile tam ludzi będzie jej słuchać, ona tylko będzie płacić za te zabiegi. Facet, który ma forsę, nagle staje się zaradny. Hydraulika wynajmie, elektryka wynajmie, ochroniarza wynajmie, polityka przekupi. Jakie on ma możliwości? I Chrystus mówi, to jest bardzo niebezpieczne, bo to jest iluzja. Wam się wydaje, że jesteście silni. Kochani, wszystkim nam z marynarek, z kurtek wyjmą karty kredytowe, jak będą nas układać do trumny. Wszystkim nam wyjmą. Rodzina pewnie i zegarek złoty zdejmie. Bo szkoda, żeby zardzewiał. Wszystko zostaje. I wtedy, a na sądzie Bożym staniemy na gusieńcy. Bez tych dopalaczy finansowych. Kochani, jeszcze raz powtórzę, chrześcijaństwo to skok z mamuciej skoczni. Jeśli ktoś przyszedł tutaj, żeby było cicho i bezpiecznie, i dobrze, i miło, i przytulnie, choineczek sobie nastawiamy, lulejże Jezuniu sobie zaśpiewamy na Boże Narodzenie, tak będzie fajnie i przyjemnie. Przyjdę zdołowany, albo patrzę na innych, jeszcze bardziej zdołowani ode mnie, jak sympatycznie. To się pomylił. Ja tu Państwu chcę, żeby ten próg naszego Kościoła, żeby to był próg skoczni. Tu sobie jedziemy spokojnie, a potem fru, lecicie. 200 metrów, 300 metrów. I można się przewrócić, można się potknąć. Lecą ci skoczkowie, nieraz niesieni wiatrem, a nieraz przewracani wiatrem. I na koniec mój ulubiony temat, do którego będę wracał, kochani. Panowie, to dlatego my chrześcijanie mamy kłopot z oddawaniem skoków, trzymamy się tej rozbiegówki, tego rozpędu i nie chcemy przeskoczyć progu, dlatego że to nasza jest rola. Kobiety są od tego właśnie, żeby się, przepraszam, mówię to oczywiście przenośnie, żeby się bać, lękać i zabezpieczać. A my jesteśmy od tego, i my księża, i wy panowie od tego, żeby dodawać odwagi, żeby mówić nie martw się, nie tylko na zasadzie pustego pocieszenia, ale że ja cię przeprowadzę, że ja cię będę trzymał, kiedy razem z tego progu będziemy wychodzić. Ciebie i naszą rodzinę. Natomiast ciągle jest kłopot z duszpasterstwem. Zachęcam w panów. Dzisiaj nawet czytałem gościa niedzielnego, gdzieś tam informacje o warsztatach dla mężczyzn, jak być ojcem. Te inicjatywy się mnożą w kościele. Tutaj księża pomagający u świętej Anny opowiadali w wakacje spływ ojców z synami, kajakiem. Rewelacja podobno, rewelacja. Nie mogli się sobą nacieszyć, nabyć i żałowali, że ten spływ się kończy. Błagam was, panowie, szukaj, bo jak zostaniemy w tym rozbiegu, to udusimy się w swoim chrześcijaństwie. Taki kawał, podobno niektóre kobiety mówią o mężczyznach w kościele, panowie, wybaczcie mi, szczególnie kawalerowie, że mężczyźni w kościele są jak miejsca parkingowe. Te dobre są już zajęte, zostały tylko te dla niepełnosprawnych. Ale to uderzam w siebie, bo to my was formujemy. Męskość powinna być pierw od kapłana, od Jezusa Chrystusa, jak Zygmunt Szczęsny Feliński. Państwo słyszeliście, czytaliście, przeczytajcie, w gościu niedzielnym jest napisany życiorys na pewno w wielu gazetach katolickich w tych dniach. Co to był za, niech mi wybaczy święty od dzisiaj, co to był za kowboj, co to był za komandos, Boży komandos, co to był za Boży szaleniec. Nieprawdopodobna historia. I dlatego szukamy nowych rozwiązań, żebyśmy nie odchodzili zasmuceni właśnie w swojej bezsilności, a co ja mogę, co ja zrobię. Tak mi się spodobała historia, kiedy tata uczył pacierza swoich synów w rok świętego Pawła. Mówił, synkowie, żebyśmy się pomodlili do świętego Pawła. Pierw musimy tego świętego Pawła trochę zrozumieć. Więc tata przygotował na pacierz, poprzewracał krzesła, stół do góry nogami, kij od szczotki, prześcieradło jako żagiel, wentylator, który wiatr i burza na morzu. Święty Paweł się ewakuuje z okrętu. Jeszcze rozpylaczem ten do kwiatów pryskał na swoich dzieciaków. Jak oni pokochali ten pacierz do świętego Pawła. Wchodzili do łóżek, cali byli mokrzy, włosy mieli mokre, bo tata psikał, tu wentylator, tu modlimy się, święty Paweł wierny Jezusowi, płynie dalej. I takie pacierze, takie pomysły, chyba to jest krok w tym kierunku. Nie tylko nie ruszaj się, złóż rączki,
stój cicho, klęcz i potem się z tej skoczni nie chce wylecieć w nieznane. Jezus jest rzeczywiście dobry i to nam wszystkim mówi. Mówi obrazem nowych narodzin, nawrócenia, tego polecenia w powietrze, tego, że nie wiatr, a Duch Święty będzie nas niósł w naszym życiu, kiedy nawet stopami nie będziemy dotykali ziemi. Prośmy Boga przez stawiennictwo nowego świętego biskupa Warszawy o odwagę i męstwo, abyśmy z chrześcijaństwa nie zrobili garażu, komórki, piwnicy, tylko żebyśmy z chrześcijaństwa zrobili ocean, po którym dmucha Duch Święty, żebyśmy doprzynęli do przylądka dobrej nadziei, którym jest niebo. Powstańmy. Przedstawiennictwo kanonizowanego dzisiaj Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa Warszawy. Przedstawmy Bogu nasze prośby i błagania. Módlmy się za chrześcijan, by byli ludźmi mocy, odwagi, nadziei i miłości. Ciebie prosimy. W przededniu kolejnej rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża, obchodząc dzisiaj Dzień Papieski, pomódlmy się o rychłą beatyfikację i kanonizację naszego wielkiego rodaka. To też był Boży skoczek. Fruwał pod niebem samolotami. Już mówili: Janie Pawle, daj spokój. Nie, 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 nie. Do końca, do końca. Bierzmy z niego wzór w naszym wymiarze naszego powołania. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkich ojców, mężów i mężczyzn, by napełnieni Duchem Świętym nie cofnęli się nigdy przed żadnym lękiem. Ciebie prosimy. Pomódlmy się w intencji tych wszystkich, którzy czerpią pomoc z Fundacji Nowego Tysiąclecia. Niech otrzymawszy tą pomoc spłacą dług wdzięczności swoją moralną i duchową postawą. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy ciągle mocą Ducha Świętego przekraczali siebie. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, daj nam Ducha Świętego, daj Go całemu Kościołowi, aby jaśniał znakiem męstwa przed całym światem, który żyje i króluje na wieki wieków. Zapraszamy na konferencję pod tytułem Zakneblowani, ze znakiem zapytania, w ramach projektu Poruszyć Niebo i Ziemię, organizowanego przez Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Solideo. Naszymi gośćmi będą Joanna Neifeld, ksiądz Marek Gancarczyk z Gościa Niedzielnego, dr Bogdan Dziobkowski, Franciszek Kucharczak, a spotkanie poprowadzi Michał Łuczewski. Termin spotkania: czwartek, 15 października o godzinie 20.15 w auli imienia Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum w kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego przy krakowskim Przedmieściu. Zakneblowani to spotkanie na temat dwóch głośnych procesów sądowych, jakie lewicowe środowiska wytoczyły za obronę wartości katolickich. Oprócz omówienia tych konkretnych spraw, porozmawiamy o sposobach manipulacji w mediach i przypadkach dyskryminacji katolików w Polsce i na świecie. Zapraszamy na to spotkanie, na tę konferencję.